Witam Was serdecznie na kanale Historia Zwyczajna. Dzisiejszy odcinek skierowany jest głównie do osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę lub także po prostu potrzebują na szybko nauczyć się tematów dotyczących II wojny światowej w odniesieniu do Polski, ale także i do całego świata. Nie przedłużając, zróbmy pierwszy skrót, a mianowicie dzisiaj zajmiemy się rokiem 1939, który był początkiem II wojny światowej. Polecam Wam obejrzeć ten odcinek do końca. Ale zanim przejdziemy stricte do 1 września 1939 roku, wypada sobie przypomnieć kilka kluczowych wydarzeń, które miały miejsce przed II wojną światową. Mowa tutaj chociażby o 23 sierpnia, kiedy wówczas podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, zwany także paktem Hitler-Stalin. Możecie się z taką nazwą czasami w niektórych podręcznikach spotkać. Chodziło w nim pokrótce o to, że III Rzesza z Związkiem Sowieckim weszły w sojusz, a tajny pakt, jaki zawarły oprócz różnych porozumień sojuszniczych, traktował o podziale m.in. Polski i państw sojuszniczych między te dwa państwa po wspólnym ataku dokonanym właśnie na te obszary. Pakt ten uznawany był przez wielu wówczas za niemożliwy, bowiem podpisały go państwa, które na pozór wydawałyby się być zupełnie inne, bowiem z jednej strony III Rzesza, w której panował Adolf Hitler, iż zarządzał on stosując tak zwany narodowy socjalizm, a z drugiej strony mieliśmy komunistyczne państwo, Związek Sowiecki bądź też radziecki, w którym rządził Józef Stalin, a jak dobrze wiemy, komunizm z narodowym socjalizmem się nienawidziły wręcz, a jednak do takiego paktu doszło. Oczywiście tak często możecie usłyszeć także, że było to małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. Tak się mówi właśnie o tym pakcie, bowiem III Rzesza potrzebowała jakiegoś sojusznika, który mógłby pomóc w nie tyle co podbijaniu Europy, tylko zabezpieczeniu kawałka ziemi, czy też po prostu zabezpieczeniu różnych surowców niezbędnych do tego, aby Hitler ze swoją świtą i Wehrmachtem mogli przeprowadzać kolejne to ofensywy. Oczywiście Adolf Hitler nie zamierzał zrezygnować z powiększenia Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej dla Niemców, jednakże te plany trochę się oddaliły, ponieważ, no jakby nie patrzeć, III Rzesza weszła w sojusz ze Związkiem Radzieckim. A teraz przejdźmy do 1 września 1939 roku, bowiem to wtedy wybucha, a raczej rozpoczyna się II wojna światowa. Dlaczego nie powiedziałem wybucha? Bowiem już od kilku miesięcy było wiadomo, że ten konflikt prędzej czy później nastanie, a o jego dacie coraz więcej wydarzeń zaczynało przesądzać, a podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow wskazywało, że stanie się to już naprawdę, naprawdę za niedługi czas. 1 września 1939 roku nastąpił atak Niemiec na Polskę, który był przeprowadzony bez formalnego wypowiedzenia wojny przez III Rzeszę wobec Polski i rozpoczął się m.in. ostrzałem Westerplatte, nalotem na Tczew, a także na Wieluń. Te miejsca uznawane są za początek działań wojennych, za te miejsca, w których po raz pierwszy Polacy zetknęli się z niemieckim okupantem, z tym, że tak naprawdę najgorsze miało dopiero nadejść. Pierwszy okres walk podczas kampanii wrześniowej nazywany jest często bitwą graniczną. Jest tak po prostu nazwany dlatego, że walka toczyła się, najkrócej mówiąc, wokół granic, przy granicach Polski z Niemcami, czy to tej lądowej, czy to tej morskiej. Jednakże nie trwał on zbyt długo, a jego czas określa się jako 1-2 dni, bowiem to tak naprawdę wtedy Polacy realnie utracili wszelki kontakt z granicami, a Niemcy wdzierali się coraz głębiej w głąb Polski. I tutaj dochodzimy do momentu kulminacyjnego, czyli do 3 września, kiedy to nadzieje Polaków eksplodowały, bowiem to Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. A zatem plan Hitlera wówczas spalił na panewce i konflikt, który miał na zawsze pozostać lokalnym, stał się wojną światową. Mimo często wystosowywanych zarzutów wobec państw alianckich, należy wspomnieć o tym, że jakoby one się wywiązały ze swoich sojuszniczych zobowiązań, a przynajmniej w takim stopniu, w jakim to bardzo często zapowiadały. Oczywiście pomijmy kwestię tych wszystkich nieszczęsnych okrętów, które miały znajdować się na Morzu Bałtyckim, bowiem była to kwestia zupełnie nie do spełnienia i kompletnie nierealna.
Natomiast skupmy się na tym, co Anglicy i Francuzi zrobili. Otóż wypowiedzieli wojnę, która już tak naprawdę stała się wówczas po tym wypowiedzeniu wojną nie tyle co światową, ale jeszcze kontynentalną, aczkolwiek konfliktem zmierzającym już do wojny światowej. Warto skupić się także na tym, że Francuzi 6 września 1939 roku przeprowadzili ofensywę na linii Siegfrieda, jednakże po kilku dniach już ją zakończyli, bowiem jasne się stało, że Polska nie ma szans się obronić, a narażanie na niebezpieczeństwo swojego kraju, w tym przypadku Francji, było kompletną głupotą i Francuzi po prostu byli świadomi tego, że Hitler w ewentualnym starciu może z nimi wygrać. Jednakże Francuzi nie zaryzykowali i przynajmniej na jakiś czas odpędzili od siebie ryzyko zaatakowania przez Hitlera. Oczywiście później to wszystko wyglądało trochę inaczej. Jednakże Anglicy zastosowali metodę po prostu też prowadzenia tej dziwnej wojny, tak? I potem ta dziwna wojna trwała i trwała, tak jak też możecie niejednokrotnie o tym słyszeć. Wróćmy jednak do Polski i opowiedzmy sobie o kilku najważniejszych starciach z początku kampanii wrześniowej. Warto tutaj wspomnieć chociażby o obronie Poczty Polskiej w Gdańsku, którą to właśnie Polacy pracujący na tej placówce bronili bardzo zaciekle, bardzo odważnie. Jednakże oni musieli ustąpić pod naporem coraz większym wojsk niemieckich, które nie dawały większych szans na obronienie Poczty Polskiej, a stawało się to też coraz mniej sensowne, bowiem Gdańsk zbytnio polski wówczas nie był i no, oczywiście bardzo szybko wpadł w pełną kontrolę Niemców. Warto też wspomnieć oczywiście o bohaterskiej obronie siedmiodniowej, tygodniowej Westerplatte. Westerplatte miało się bronić przez kilkadziesiąt godzin, a broniło się praktycznie przez tydzień. Jest to oczywiście bardzo chwalebny czyn żołnierza Wojska Polskiego i warto o tym mówić. Jednakże warto też powiedzieć, że to wcale nie Westerplatte było pierwszą bitwą stoczoną podczas II wojny światowej. Znaczy się dobra, bitwą może tak, ale jednakże pierwsze niemieckie bomby spadły właśnie na Wieluń i na Tczew, w szpital w Wieluniu, oraz most kolejowy w Tczewie. I to właśnie te miejsca, wbrew pozorom, uznawane są za te, które tak naprawdę pierwsze doświadczyły okrucieństwa II wojny światowej i bombardowań niemieckich. W Polsce toczyły się bardzo zażarte walki i Polacy pomimo szczerych chęci musieli oddawać coraz to większe połacie terenu. Jednakże podczas tej kampanii były też pewne sukcesy. Warto tutaj wspomnieć chociażby o bitwie nad Bzurą, która na kilka dni pozwoliła odpędzić Niemców od pomysłu zajęcia Warszawy. No i pewnego rodzaju właśnie to był sukces, jednakże nie można tutaj mówić o jakimś wielkim, wielkim wydarzeniu militarnym, bowiem bitwa ta dla znaczenia całej wojny była raczej bez znaczenia, a jedynie na parę dni zmieniła plany niemieckie, które i tak później zostały zrealizowane. Dochodzimy tutaj do kolejnej feralnej daty, bowiem 17 września 1939 roku na Polskę ze wschodu najechał Związek Sowiecki, a zatem zrealizowano to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jedno z postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. Armia Polska nie miała już wówczas żadnych szans, bowiem już tak mniej więcej koło 14 września była na tyle rozbita, że i sami Niemcy by sobie poradzili z Armią Polską wówczas, a Związek Sowiecki tak naprawdę swoim atakiem przyspieszył tylko i wyłącznie upadek Polski, no i wywiązał się ze swoich sojuszniczych zobowiązań wobec III Rzeszy. Atak przeprowadzony był z bardzo dużym zaskoczeniem dla Wojska Polskiego, a uciekający wówczas do Rumunii między innymi Edward Rydz-Śmig, naczelny wódz, wówczas główny dowódca Wojska Polskiego, zakazał strzelania do bolszewików, co wywołuje do dzisiaj bardzo, bardzo duże kontrowersje i rodzi naprawdę spore dyskusje wśród historyków. Możecie ujrzeć, oglądając film Katyń, który wam serdecznie polecam, pewną scenę, kiedy to na moście spotykają się Polacy idący z zachodu i ze wschodu, próbujący uciekać przed to III Rzeszą, a z drugiej strony Związkiem Sowieckim. Jednakże dowiadują się oni wzajemnie od siebie, że nie ma już na to najmniejszych szans, a Polska już wówczas przestaje istnieć i to tak naprawdę świadczy o tym, że nastają naprawdę bardzo, bardzo ciężkie czasy. Jednakże Polacy nadal walczą
i do 28 września broni się m.in. stolica Polski, Warszawa. Jednakże podjęto wtedy decyzję o poddaniu tego miasta, bowiem nie było już najmniejszych szans na jego realną obronę, a sytuacja mieszkańców stawała się coraz bardziej dramatyczna, bowiem brakło już wówczas zupełnie wszystkiego. Od żywności po wodę tak naprawdę brakowało, tak jak już powiedziałem, wszystkiego. Polskie władze wyemigrowały z kraju poprzez Rumunię, a 30 września 1939 roku urząd prezydenta RP objął Władysław Raczkiewicz. 2 października poddał się Hel, a 5 i 6 października stoczona została ostatnia bitwa żołnierza Wojska Polskiego regularnych jego oddziału podczas kampanii wrześniowej, zwana Bitwą pod Kockiem. Tak zakończyła się kampania wrześniowa. Wielu osobom znane są zdjęcia Adolfa Hitlera, który odbiera w Warszawie defiladę wojsk niemieckich, świętując przy tym pierwszy realny sukces armii niemieckiej odniesiony przy pomocy działań typowo zbrojnych, bowiem Niemcy już wcześniej zagarnęły sobie czy to Austrię, czy to port w Kłajpedzie, czy to też Czechosłowację. Jednakże bez większego użycia działań typowo militarnych. Kampania wrześniowa pokazała, że ta wojna będzie zupełnie inna i pomimo tego, że podczas kampanii wrześniowej używano jeszcze wielu technik znanych z I wojny światowej, chociażby bardzo, bardzo użyteczne były wówczas konie, to w bardzo dużym stopniu wykorzystano także czołgi i to było zupełną nowością, co miało napędzić bardzo dużego stracha wojskom, chociażby francuskim, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że to państwo nie poradziło sobie w 1940 roku z agresją Niemiec, które napadły na to państwo w maju. Jednakże rok 1939 nie przyniósł tylko i wyłącznie wojny polsko-niemiecko-sowieckiej, a także wojnę sowiecko-finlandzką. Finlandia w tak zwanej wojnie zimowej 30 listopada 1939 roku zaczęła obronę swojego państwa, zaczęła obronę swojej niepodległości. I co ciekawe, pomimo tego, że przewaga sowiecka wydawałaby się być na papierze ogromna, Finlandia bardzo dzielnie się broniła i tę wojnę uznaje się za wygraną właśnie dla Finlandii, bowiem tak naprawdę Związek Sowiecki nie zrealizował swojego celu zajęcia całego kraju, a zajął tylko skrawek Finlandii, a Finlandia w dużej mierze swoją niepodległość obroniła, co było głównym celem tej armii. Tak minął rok 1939. Prowadzona była wówczas tak zwana też dziwna wojna, czyli tak naprawdę brak jakichś realnych działań militarnych między Francją, Anglią a Niemcami. Jednakże czuć było to napięcie po wypowiedzeniu wojny na początku września przez dwa państwa, Francję i Anglię, wobec Niemiec. Jednakże do 1940 roku ta wojna nie miała realnego wymiaru, takiego jak znamy z różnego rodzaju filmów czy to opowieści, a była właśnie uznawana za tak zwaną dziwną wojnę. Jeżeli podobał Wam się ten skrót wydarzeń z roku 1939, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Już jutro o tej samej porze pojawi się odcinek z roku 1940, a uwierzcie mi, że działo się tam naprawdę grubo, także przeanalizujemy sobie wszystkie wydarzenia na spokojnie. A teraz możecie już sobie sprawdzić to, co jest na dole, a mianowicie notatkę, którą przygotowałem Wam do roku 1939. Jeszcze raz tutaj wszystko jest opisane, fajnie omówione, to o czym mówiłem w odcinku, a także kilka innych informacji jeszcze dodatkowo dla Was wytłumaczonych. To wszystko oczywiście za darmo. Link do pobrania tego z dysku Google macie w opisie. Klikajcie, uczcie się, dawajcie znać w komentarzach, co ewentualnie mogę jeszcze tam umieścić, co mam wytłumaczyć i ewentualnie jeszcze co Wam się spodobało, żebym wiedział, jak mam podążać i Was uczyć. Także trzymajcie się i siema!